Cześć, to Ernest. W tym filmiku przedstawię wam ubiór wirtuoza wyprzedzania oraz jego lotnię do dostawu Biały Szkwal. Tak jak przewidziały to wycieki jednego z wydobywców danych na Twitterze, w sklepie w wyróżnionych przedmiotach pojawi się zestaw pod tytułem Znikający punkt. Do tego zestawu należy żeńska postać zamieć, która nie ma szyi, jej plecak zapłon, męska postać wirtuoz wyprzedzania i jego plecak przecinak oraz lotnia Biały Szkwal. Co ciekawe, czarno-czerwona edycja tej lotni należy do innego zestawu pod tytułem Obroty na minutę, czyli do tego samego zestawu co motocyklista. Wielu z was, jak i część reszty społeczności graczy Fortnite, zauważyło, że wirtuoz wyprzedzania, po angielsku Overtaker, to tak naprawdę wybielony motocyklista. I rzeczywiście, twórcy bazowali na motocykliście tworząc tą postać. Różnią się tym, że ta nowa postać ma niektóre fragmenty swojej kurtki pikowane oraz ma nowy kask, przypominający ten, który nosił legendarny Stick z programu Top Gear. Ale postać gry ma trochę mniej czysty strój. Ja kupiłem chłopaka oraz białą lotnię. Zaprezentuję wam teraz mój zakup w grze. Sam ubiór na pewno będzie rzucał się w oczy, świecąc swoją bielą. Moim zdaniem o wiele lepiej prezentuje się lotnia. Po otwarciu jej usłyszymy wrum wrum, drzemiącego do tego momentu silnika. Co ciekawe, czarno-czerwona edycja tej lotni wydaje trochę mroczniejsze wrum wrum. Do tego zostawię za sobą bardzo ładne smugi oraz co każde wciśnięcie ruchu do przodu daje znak o swojej mocy. Po dobraniu się do broni, nasza postać na szczęście nie przeszkadza nam w celowaniu, jak to bywa w przypadku niektórych ogromnych skinów. Co do backblingu, według mnie nie pasuje do za wielu skinów, ale idealnie idzie z arktycznymi skinami zestawu Komando Foki. W ankiecie możecie zagłosować, czy ten skin wam się podoba, czy raczej jest mech. Możecie też wyrazić swoją opinię na temat lotni. I to tyle. Ja jeszcze was na chwilę zostawię z tym skinem, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.